Co roku 18 marca obchodzimy uroczystość bitwy pod Grochowiskami, które zlokalizowane jest pośród lasów między Pińczowem a Buskiem obok Bogucic. Była to jedna z najkrwawszych bitew w powstaniu styczniowym, zakończona zwycięstwem Polaków. Powstanie styczniowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu zostało ogłoszone manifestem 22 stycznia wydanym w Warszawie przez tymczasowy rząd narodowy. Wybuchło 22 stycznia 1863 roku w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 roku na Litwie. Trwało do jesieni 1864 roku. Zasięgiem objęło ziemię zaboru rosyjskiego, to jest Królestwa Polskiego, i ziemie zabrane. Było największym i najdłużej trwającym polskim powstaniem narodowym, spotkało się z poparciem międzynarodowej opinii publicznej. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono około 1200 bitew i potyczek. Przez oddziały powstania styczniowego przeminęło się około 200 tysięcy osób, zarówno z rodzin szlacheckich, jak też w mniejszym stopniu z chłopstwa i mieszczaństwa. W niektórych regionach ziem zabranych, na przykład na Żmudzi i rozrzuconych ośrodkach na Białorusi i w flantach polskich, zryw przybrał charakter masowy. Mimo początkowych sukcesów zakończyło się przegraną powstańców, z których kilkadziesiąt tysięcy poległo w walkach. Blisko 1 tysiąc stracono, a 38 tysięcy skazano na katorgę lub zesłanie na Syberię. Około 10 tysięcy osób wyemigrowało. Wojska rosyjskie pacyfikowały powstanie z dużą determinacją i okrucieństwem. Miejscowości, które udzieliły schronienia powstańcom, były palone. Zdarzały się również przypadki rzezi ludności cywilnej. Niszczono dobra kultury, na przykład spalono archiwum ordynacji zamojskich w Zwierzyńcu. Wilno zostało spacyfikowane przez oddziały Murawiewa. Na Litwie zginęło 10 tysięcy szlachty polskiej na ogólną liczbę 40 tysięcy. Corocznie marcowe uroczystości upamiętniające bitwę pod Grochowiskami odbywały się przy pomniku właśnie w Grochowiskach. W tym czasie strzelcy pińczowscy odnaleźli, wyremontowali, naprawili krzyż powstańczy, ogromną mogiłę, gdzie pochowani byli powstańcy. Mogiła ta znajduje się w lesie, jadąc ku Grochowiskom. Po lewej stronie jest dukt leśny, należy przejść około 500 metrów i po prawej stronie znajduje się ta odnowiona mogiła powstańców styczniowych. W tym roku postanowiono uroczystości, no chyba też ze względu na pandemię, przenieść na styczeń, na datę rozpoczęcia powstania styczniowego. 22 stycznia odpoczną się skromne uroczystości upamiętniające powstanie styczniowe na terenie pińczowskim. Niewielu spośród nas zna tą mogiłę i wie, gdzie ona się znajduje. Dlatego też przedstawiam Państwu mapę, jak tam można w czasie wędrówek niedzielnych, odpoczynkowych dotrzeć i oddać szacunek powstańcom styczniowym. Dwudziestego drugiego stycznia mija 158. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Muzeum Regionalne w Pińczowie wraz z pińczowskimi strzelcami postanowiło tą datę uczcić. Niestety nie możemy Państwa zaprosić do muzeum, nie możemy zaprosić do otwarcia chociażby tak jak w tamtym roku wystawy poświęconej temu wydarzeniu, ale my postanowiliśmy tą rocznicę uczcić. Uroczystości będą odbywały się w kilku etapach. Dzisiaj o godzinie 9 pracownicy muzeum wraz z pińczowskimi strzelcami wyruszyli w rajd z pod muzeum do Grochowisk pod mogiłę, którą Państwo widzą za mną. Jest to rajd upamiętniający powstańców poległych tutaj w marcu 1863 roku. Teraz porządkujemy mogiłę.
przygotowujemy ją do głównych uroczystości, które będą odbywały się w przyszłym tygodniu, a będą polegały na złożeniu wiązanek, na złożeniu zniczy przez władze naszego miasta, przez Muzeum Regionalne w Pińczowie, przez harcerzy, przez strzelców, a także przez wszystkich tych, którzy będą chcieli wówczas z nami być. Przy tej okazji będą mieli Państwo również możliwość wysłuchania wykładu, który przygotował dla Państwa pan Mariusz Korzeniowski ze Stowarzyszenia Promemoria. Wykład będzie poświęcony wydarzeniom, które miały tutaj miejsce w marcu 1863 roku. Właśnie tutaj na Grochowiskach, gdzie teraz się znajdujemy, również pan Mariusz postara się przybliżyć Państwu historię wybuchu samego powstania. Nasz pracownik, pan Dariusz Greń, przybliży Państwu natomiast eksponaty, które my posiadamy w naszych zbiorach, a które bezpośrednio związane są z wybuchem powstania i z samymi działaniami tutaj w marcu 1863 roku. Całość wydarzenia będą mogli Państwo obejrzeć 22 stycznia. Film zostanie udostępniony na naszej stronie internetowej, na portalach społecznościowych, a także na portalu Pińczów Twoje Miasto. Serdecznie zapraszamy. Dla mnie.